rozciągamy klątwę z Henselta, będą prawdopodobnie gościnne występy w tle. Tutaj właśnie to jest chyba, nie wiem czy nie ostatnie zadanie przed wieczną bitwą, której się wprost nie mogę doczekać. Wszystkie pozostałe elementy już mam. Tak, te filmiki, które kiedyś rzucałam dwójki, to szukanie gniazd Nekerów, Endriak i włóczenie się po szpitalu pod Flotsam, to jest to, co robię teraz, to jest ciągle to samo przejście. Trochę wstyd się przyznać, miałam prawie rok przerwy. No, ale... No właśnie, to musimy zrobić, więc działamy. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. Zerkniemy. Coś tu się nagrywa. Dobra. Idziemy. Króla Henselta, mówiącego głosem... Król Henselt cię oczekuje! Mówiącego głosem Dariusza Odii. Nareszcie! Masz włócznie, Sabriny? Nie tylko. Zdobyłem wszystkie artefakty. Nie pożałujesz tego. Chodźmy odprawić gusła. Nie mam pojęcia, co tu się będzie działo. Od razu zapowiadam, bo nie czytałam zbyt dokładnie przynajmniej instrukcji. Teraz wyłączam mikrofon i to przynajmniej mojego przeklinania prawdopodobnie nie będzie słychać. Tu zginęła. I tu naświniła. To złe miejsce. Płomienie świec potęgują wrażenie. Ludzie pogłupieli! Ktoś powiedział, że ta suka to męczennica i palą jej świeczki! Muszę zobaczyć to miejsce z dalszej perspektywy. Podczas egzekucji stałem na tamtym wzgórzu! Pokażę ci gdzie! Straszno tu. Mam nadzieję, że to długo nie potrwa. No dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Płaski teren. To dobrze. Boisz się, że cię nogi rozbolą? Musisz, panie, narysować dookoła stosu runiczne znaki ochronne. O ile pamiętam, magicznymi znakami zajmują się wiedźmini, nie królowie. To ważne, królu, abyś sam narysował ten krąg. Ważne dla kogo? A jak myślisz? Sabrina przepowiedziała twoją śmierć. Dobra, powiedz, jak to będzie wyglądało. Żeby zdjąć czar, musimy odwzorować wydarzenia sprzed 3 lat. Jak chcesz odwzorować wydarzenia, jak połowa z tych, co brali w nich udział, dawno gryzie ziemię? Chodzi o energię tego czasu. Energię tej, która rzuciła klątwę, połączoną z energią tego, na którego klątwa została rzucona. Pfu! Kiedy narysujesz znaki, pojawi się duch Sabriny. Wskrześ tę sukę. Z przyjemnością wbije jej dzidę w... Pamiętaj, że musisz wbić włócznie dokładnie w to samo miejsce, w które wbił ją żołnierz. Tylko wcześniej, zanim czarodziejka zakończy zaklęcie. Dziurę znajdę. Ale skąd mam wiedzieć kiedy? Kiedy zrozumiesz, że klątwa dotyczy ciebie. Uważaj, bo to nie musi być twoje imię. To wszystko? Nie, ale reszta należy do mnie. W trakcie egzorcyzmu mogą pojawić się upiory. Mogą czy się pojawią? Zależy. Od aury, jaką Sabrina posiada w zaświatach. Po mojemu duchy nie cierpią tej pizdy. Dobrze.
Mów, co mam rysować i miejmy to za sobą. Ty, panie, musisz zejść na dół. A ty? Będę tobą kierował. Stąd mam dobry widok. Ja to sobie, proszę państwa, narysuję. Panie, teraz syp proszek! Kieruj się w stronę kamiennej miszy! Panie, szukaj w kręgu kruczego truchła! Trzeba było uznać, że po prostu on tam stoi już, tak? Teraz w stronę wypalonego drzewa! Królu, kieruj się w stronę czaszki kozła! Panie, kieruj się w stronę czarnych świec! Krótkim głosem daga pokój. Panie, syp proszek w stronę skamieniałego bochna chleba! Królu, idź w stronę czarciego koła! Usyp, królu, duży, równy okrąg w pewnej odległości od stosu. Wyszło mi doskonale! Aż szkoda, że wiatr to rozniesie po polach! Zła moc klątwy pochodzi od ognia. Ogień to potęga trudna do okiełznania, a ten miał dodatkową moc. Trawi ciało rzucającej zaklęcie. Przestań snuć, jak to mówi Detmold, fatnasmagorię. O tym, jaka to była wielka czarodziejka! No, na płoty sobie uwalałem. Pozostań w kręgu, panie! Śmierdzi ten proszek jak krasnoludzkie łajno. Dobra, może się wzmocnimy troszkę, co? Jakiś mieczyk. Ale przeciwko upiorom na przykład. O, proszę bardzo. Tak. Coś jeszcze?
Zaczęło się. Masz dzielnych wojaków, panie. Boją się upiorów jak każdy! Kurwa, ile tego jest! Spokojnie, królu. Chronią nas magiczne runy. Upiory nie przedostaną się przez zaporę. Ludzi się nie boję, ale to skurwysyństwo działa mi na nerwy. Dopóki nie wyjdziesz poza runy, jesteś bezpieczny. Co mam robić? Kiedy czarodziejka cię nazwie, musisz okazać łaskę i skrócić jej męki włócznią. Przerwałeś krąg! Upiory się przedostaną. Co robimy? Zajmę się nimi, a ty kończ egzorcyzm, królu. Bądź przeklęty, Henselcie! Poprzez krew i ogień! Niechaj się stanie! Poprzez krew i ogień! Niechaj niebo skończy spadająca gwiazda! Znacząc swą śmiertelną drogę krwawym warkoczem! Niechaj złoceni będą złotem rybi chłusek zaklęty w kwadraty! A jednorożec pogwałci tysiącletnie prawa! Poprzez ból i potęgę płomienia, pożerającego powietrze, poprzez zwęglone kości niewinnych, niech się spełni przepowiednia! Umrzesz wedle mojej przepowiedni! Nie uciekniesz z swego przeznaczenia! Teraz, Henselt! Udało się. Jesteś pewien? Pewien jestem tylko tego, że krasnolud przejdzie między nogami trolla. Na palcach. Myślę, że dobrze poszło. Dobrze dla mnie. Dobrze dla ciebie. Gorzej dla Edirn. Cóż ja teraz mam zrobić? Zdjęcie czaru zawdzięczasz wielkoduszności Saski. Powinieneś królu wysłać poselstwo z podziękowaniami. Podziękuję jej osobiście. Jak zdejmiesz klątwę z pola bitwy. To będzie dużo trudniejsze. Wierzę w ciebie, a wiara czyni cuda. Potrzebuję artefaktu symbolizującego wiarę. Wiem, Detmold wspominał, dam ci ten medalion. Ale najpierw muszę się napić, chodźmy do namiotu. Wytoczę najlepsze wino, zasłużyłeś na nie. Dobrze, że jesteś. Dziś rano przybył do mnie posłaniec z Redanii. Czytaj. Król Redanii, Radowit V, syn Wizimira, dziedzic... Do rzeczy. Chodzi o to, że to nie jest prawdą, jakoby Temeria po śmierci króla Foltesa, dziedzica... Nie jest prawdą, jakoby Foltest nie pozostawił prawowitego spadkobiercy. Kto dziedziczy? Wobec tragicznej śmierci księcia Busiego, koronę temerską, dziedziczy jego siostra Anais. Wiedźminie, brałeś udział w walkach o twierdzę Lavaletów. Ile lat ma księżniczka?
Jest za młoda, by rządzić. Przypomnij mi, kto jest jej matką? To królewska córka. Foltest chciał ją uznać. Foltest nigdy by tego nie zrobił. Gdyby policzyć bękarty, które ja spłodziłem, to mógłbym nimi obsadzić wszystkie trony północy. Co tam się do cholery dzieje? Straże! Wejście. Co to za jedni? Chcieli mnie zabić. Mnie! Głupcy! Wiedźminie, musimy porozmawiać. Detmold twierdzi, że potrzebujesz tego medalionu. Uratowałeś mi życie, a ja nie jestem niewdzięcznikiem. Choć tak o mnie mówią. Szkoda, że nie udało się wziąć któregoś z nich żywcem. Nie płacz, de Tankerville. Są metody, by rozwiązać język nieboszczyka. Znam te metody. Nekromancja jest zakazana. Póki Rada i Kapituła nie istnieją, właściwie ciężko powiedzieć, czy cokolwiek jest zakazane. Co wasza wysokość na to? Chcę wiedzieć wszystko. Jak będziesz musiał wyhendożyć tego trupa, zrób to. Ależ panie, nekromancja to gałąź magii, traktująca... W dupie to mam, do roboty! Ja do tego ręki nie przyłożę. Jak to mówią prości ludzie, baba z wozu koniom lżej. Wiedźminie, będę potrzebował twojej pomocy. Wiesz, gdzie mnie szukać? I tak ciągle. Jestem królem, a ta boczy się i dąsa, jakby jej byle pachołek łapę pod kieskę wsadzał. Nie każdy czarodziej przypomina Detmolda. Nie każdy lubi babrać się w trupach. Gówno mnie obchodzi, co komu smakuje. Idź. Detmold już pewnie obgryza paznokcie z niecierpliwości. Nie mogło być takie proste, nie? Nie mam pojęcia, co tu się będzie działo. Dobra. Geralcie z Rivii? Gotowy na wycieczkę swojego życia? Nie mam pojęcia, co się będzie działo.
Beze mnie sobie nie poradzisz. Błękitny sen Han Marwyna uśmierciłby zwykłego człowieka, no ale ty jesteś mutantem. Musisz wypić miksturę zwiększającą wydolność serca i wzmacniającą żyły. Najlepiej, jakby jeszcze miała właściwości halucynogenne. To może wzmocnić wizję. Krakwa powinna wystarczyć. Cała ta nekromancja mi śmierdzi. Co zamierzasz zrobić? Błękitny sen Han Marwyna to zaklęcie, które pozwoli ci przeżyć wspomnienia nieboszczyka. Będziesz widział, czuł i smakował to, czego zabójca zaznał za życia. Nie przejmuj się, dla ciebie jako mutanta to zupełnie niegroźna operacja. No zobaczymy, czy ja nie będę potrzebowała więcej czasu. Nie zapisałam gry, niestety. Zażyłeś mikstury wzmacniające? Bo wyglądasz normalnie. Głupio by było, gdybyś się przekręcił. Jeszcze nie. Muszę się przygotować. Krakwa powinna wystarczyć. Jestem gotów. Doskonale. Błękitny sen to nie przelewki, ale nawet on pozwoli ci zobaczyć jedynie niedawną przeszłość zabójcy. Oby było warto. Zwracaj uwagę na każdy szczegół, na miejsca, imiona, na wszystko. Jasne. Zatem do dzieła. Vekinerzan Darat! Przez tę mgłę o mało sam się nie zgubiłem. Spójrz na to z drugiej strony. Teraz nikt nas tu nie znajdzie. Chyba, że Henselt zaatakuje Vergen pomimo mgły. Henselt nikogo już nie zaatakuje. Zawsze byłeś optymistą. Thank you.
idź po moich śladach. Uwielbiam te buławki. Wiem, ja też. Henselt za... Rzucałeś się jak ryba w sieci. Co się stało? Jeszcze raz. Już byłem blisko. Dobra. Zamknij oczy. Wekiner Zandarat! Idź po moich śladach. Uwielbiam te pułapki. Wiem, ja też. Henselt zachowuje się, jakby chciał nam pomóc. Co masz na myśli? Widziałeś go. Uwielbia grać żołnierza, wszędzie go pełno, jest nieostrożny. Leto każe go zabić, jak tamtych. Wreszcie zacznie się coś dziać. Gnijemy w tych jaskiniach jak nietoperze. Wolę gnić jak nietoperz, niż dać się zarąbać królewskim żołdakom. Co jest, Ega? Strach cię obleciał? Słyszałem, że Detmold ani na krok nie odstępuje Henselta. Ponoć w obozie pojawił się też Wiedźmin. On jest jeden, a nas trzech. Ale wiesz, kto to jest. Wiem, żeby go Franca wzięła. Nie zadręczaj się tym. Wiesz, czym się zadręczam? Triss Merigold. Jeśli wygada, że to Sheila zleciła nam sprzątnięcie Demavenda, sprawy wymkną się spod kontroli. Leto powinien ją zabić. Powinien. Ale najwyraźniej myśli już tylko o zabijaniu królów. Jesteście wreszcie. Strzegą obozu jak cnoty królewny. Dowiedzieliście się czegoś? Biały Wilk przybył do obozu Kedweńczyków z Vernonem Roszem. Wygląda na to, że jest teraz chłopcem na posyłki Henselta. Wolałbym, żeby Henselt na posyłki wysyłał innych chłopców. Myślałem, że powiesili go za zabicie Foltesta. Chciałbyś, żeby go powiesili? Nie. Musimy być ostrożni. Zwłaszcza po zerwaniu z Jorvetem i jego bandą. Jest jeszcze coś. Sheila de Tancarfin. No właśnie. Nasza czarodziejka gra dość ostro. Zrobiła swoje, już jej nie potrzebujemy. Nie zabijemy jej. Jeszcze nie. Sam wiesz najlepiej. Właśnie. Teraz najważniejsze jest, żeby się pozbyć Henselta. Zaraz ruszacie. A ty? Ruszam do Lok Muin. Tam się wszystko zakończy. Jak będziecie ostrożni, niedługo znowu się spotkamy. Wychylimy dzban wina i będziemy się z tego śmiać? Kto wie. Ja biorę palisadę. Spotkamy się przy wejściu do jaskiń. I słyszałem, że skitraliście część danin w jaskiniach pod obozem. Ciszej! Chcesz, żeby wszyscy się dowiedzieli? Nie wiem, kto ci powiedział, ale dostaniesz swoją dolę, jeżeli nie będziesz za dużo gadał. Czyli umowa stoi. Stoi, psia twoja mać. Idę powiedzieć pozostałym. Jak? Mów! Czego się dowiedziałeś? Sheila de Tancarville. Mówili, że pomogła im w zabójstwie. Sheila! Była tu, gdy leżałeś w transie. Powiedziała, że rusza śladem drugiego zabójcy. Pamiętasz coś jeszcze? Mają kryjówkę w wąwozach. Ten drugi pewnie tam uciekł. Nasz nieboszczyk powinien mieć przy sobie klucz. Pamiętasz coś jeszcze? Nie ma czasu do stracenia. Idę za nimi. Powodzenia, Geralt. Spieprzyłam też, że tak powiem, ale...
Niestety. Jest ta kryjówka. No i co? Jak ją tu znaleźć? Ja się nie nadaję do grania w skradanki, więc podchodziłam do Bizona ostatnio, tam za dwa razy. Niestety nic z tego nie wyszło. No i co, strzałka jest. A jest tu jakiś, nie wiem... O, jest! Jakieś nawet zapytanie tutaj jest, tylko jakie tam dotrzeć. W życiu układa. Kilka lat temu biłem czarnych, a teraz z nimi obu. Co tam się dzieje? Nie daje nam takiej swobody ruchu jak 3. Łapki oczywiście, co już w razie. Magia lub niebezpieczeństwo. Ciężka, takie 3 kilo. Prawda, niekoniecznie trofea. Wrzucimy, no nie wiem, ja nie będę chyba zbierać. Tego.
znów medalion. Pozbieram, nie? No nie pozbieram. Serit. Sheila wiedziała. Chce zniszczyć dowody. Jakie dowody? Nie chcieliśmy cię zostawić. O czym ty mówisz? Prawie się udało. Pomyśl tylko. Dziki Gon. Mogliśmy uwolnić świat od widma wojny. Września 1269, wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady Vlichet. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeźdźcy Gonu. 23 listopada 1269, Cintra. Wieś zimna woda i kolejna ofiara Gonu. 11-letni chłopiec. Rodzice nawet nie pytali, czy ma szansę. Mam dość. 24 lutego 1270. Przełęcz w górach Armusz. Mantikora cesarska. Jeden z najniebezpieczniejszych potworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację. Teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270. Jaruga. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby. Wszystkie między 10 a 20 rokiem życia. Wszystkie poza Yennefer.
Zamknęłabym to, kurczę. Chociaż. Szkoda, że to nie ma czegoś takiego jak... Nie wiem, może powinnam poszukać. Pewnie bzdury teraz mówię, ale nie ma czegoś takiego jak... Przynajmniej no, nie znalazłam, dobra? Może nie, że nie ma, ale że nie znalazłam. Wiecie, to akurat mam lekkie. Schowka nie ma tutaj, kurczę, nigdzie po drodze. Już nawet schematy swoje ważą. Nie? Z tego co wiem, chyba jedna z większych wad tej gry. Z tego co słyszałam. No coś muszę wywalić, tak? Ale... Nie to, tylko to chciałam. Już połowę. Dobra, ja tu powyrzucam. Sukno. Strasznie dużo sukno waży. Już połowę wyrzucimy. O, dobra, idziemy. Tak nie będę tego żałować, bo później sukno będziemy kupować. Znowu te większone pułapki. Dobra, harki strasznie dużo ważą. To w trójce to mieli to mimo wszystko jakoś lepiej rozegrane. Dobra, proszę mi przypomina, że nic nie zbierało po drodze. Pełna kontrola. Moje, jak powiem, najwspanialszy cytat z przejścia trzeciego wieśka. Przy szukaniu podstawowej zbroi wilka. Była pełna kontrola, urna nad wszystkim. Bo jeżdżałam cały czas. Mogłam się spiąć na jakąś krawędź. Uwielbiam ten fragment, to jest szczyt mojego... No. Szczyt mojego gadania. Ten bolesny brak
Zacznę przy tym górze. Ma niewątpliwie swoje zalety. Ale nie jest to otwarty świat, tak? Dobra, idę opchnąć kilka rzeczy paru osobom. Ludzi i bogów! To było. Spójrzcie na to, chłopcy! Jak, złapałeś go? Sheila dopadła go pierwsza. Serit nie żyje. Suka! Teraz jest już pewnie po drugiej stronie mgły. Ruszajmy, Wiedźminie. Trzeba zdjąć tę klątwę. Wyciągnąłem od króla medalion, którego szukałeś. Trzymaj. No, to będzie cudowne. Dobra, ale to tyle, jeżeli chodzi o ściąganie klątwy z kula. Oczywiście część rzeczy pominęłam, bo wcześniej musiałam ten włócznie zdobyć. To był chyba bezpłacem na Vergen. Z którego zdążyłam się ucieszyć, że nie muszę chodzić po tych tunelach cały czas. Zobaczymy, co dalej.